Kalimera, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Kalimera, właśnie zajadamy kolejne greckie śniadanko. Proszę Państwa, mamy to właśnie, wyszło takie piękne słońce. Wyszłam i ja przed hotel nad nasz basen. Liczę na to, że niedługo tu wejdziemy we dwójkę, ale póki co Rafał został w pokoju, bo odsypię jeszcze wczorajszą trasę i przedwczorajszą w sumie. Także na razie się tutaj wygrzewam. Jak ten kot po drugiej stronie. Nie, on jest w cieniu teraz. Lecimy z syrenką. Test wody numer 1. Adziocha patrzy, czy jest ciepło. W miarę, czy? Tak wejdziemy. Oho, czyli zimna jak cholera, ale i tak wejdziemy. No dobra, zaczynamy animacje hotelowe. Nikt na to nie zapłaci, ale myślę, że będzie się działo. Wszyscy zdjęcia będą pewnie robili.
syrena w krystalicznie czystej wodzie się tu kąpie w słońcu i w wodzie. Pięknie pływa. Bo teraz słońce trochę zaszło. Pięknie jest, Renko. Słuchajcie, Ada jest już rozchwytywana nawet tutaj w Grecji. Ludzie sobie robią z nią zdjęcia z piękną syreną. Porobiliśmy zdjęcia, nagrywaliśmy filmy pod wodą, a teraz troszeczkę rozgrzaliśmy się na słońcu, bo zrobiło się naprawdę zimno. Rafał właśnie poszedł po kawkę, zmieniliśmy trochę lokalizację, to są takie fajne, takie tarasy, na których sobie wypijemy kawkę tuż obok basenu naszego, to jest teren naszego hotelu Gortyna. Tutaj się zatrzymaliśmy i bardzo nam tu jest dobrze. I z tarasu doskonale widać również nasz motocykl, który wypożyczyliśmy na 3 dni. Wczoraj mieliśmy i przedwczoraj wycieczki, a dziś nasz Foundstorm wypoczywa bardziej, tak samo jak my. Chillujemy. Uwaga, dziękuję. Dzięki, dzięki. Dzisiaj już na spokojnie, ostatni dzień na Krecie, taki pełen, jutro rano wyjeżdżamy. Także troszeczkę takiego typowego urlopu, wakacji sobie zafundowaliśmy. No, fajnie, w sumie dzisiaj fajnie trochę odpocząć, bo już mieliśmy naprawdę intensywny teraz czas zwiedzania. Dwie wyprawy motocyklowe po wyspie, naprawdę działało się. Relaks. Kawa się kończy, to trzeba podejść do baru. Może jakiegoś drina. A tu DJ, ja po drinka przyszłam, DJ-u. Co pan poleca? O, dziękuję. Polecam wodę z lodem, która wygląda jak drink. Czad. Wyszliśmy z pokoju, tym razem już basen omijamy. Śmigamy z kaskami, co oznacza, że za chwilkę wsiadamy na motocykl. Ale dzisiaj już tak bliziutko chcemy znaleźć jakąś plażę, przejść się brzegiem morza. W razie czego wzięłam płetwę, ale nie wiem, czy będziemy pływać. Ale nawet jak nie będziemy pływać, może ja chociaż wskoczę w płetwę, żeby pocykać jakieś foty. Jakby była ładna scenaria, na pewno będzie. A na razie śmigamy sobie znaleźć jakąś fajną miejscówę nad wodą. Jechaliśmy tym mostem i zobaczyliśmy przepiękną plażę, tylko że na samym dole. I zobaczymy zaraz, czy da się tędy przejść. Zostawiliśmy motocykl. Na pewno widzę, że z tamtej strony, jakbyśmy przejechali mostem, gdzieś tam, ale jak już tu jesteśmy, to spróbujemy przejść. Wydaje się, że ktoś tędy kiedyś szedł, ale dokąd to nie widać. Ale widzę, że się ludzie kąpią. Jest też taka zatoczka. Może być spoko. I nie oddaliliśmy się jakoś bardzo od skalety. Ile jechaliśmy? 10 minut? Nie, tu chyba się nie przechodzi. Oj, to dopiero tam. Uh-oh.
Nie. Tak? Nie. No ale pięknie jest. Tu już prędzej, tam. Jak? A, zejść! Okej. Okay. Chyba się da. Ale tak łatwo też nie będzie. No tak łatwo nie. Znaleźliśmy drogę, która nas zaprowadzi na piękną plażę. Rafał poszedł sprawdzić wodę, nie tylko temperaturę, ale też prąd, bo jest dosyć silny, mówi, że wciąga, także płetwę sobie darujemy. Ale może bez płetwy wskoczę, zobaczymy. Zobaczymy. Całość. Tutaj stoję właśnie, powiedzmy, że przy brzegu. Jest przepiękne morze. Dalej. Obłędny łuk skalny. Już mi przymiotników zaraz braknie, bo tutaj są gigantyczne, monumentalne skały. No ta, zobaczcie, szczególnie tutaj człowiek skała. Tam widać most, którym jechaliśmy i jest też beach bar, drineczki i laseczki. To, co Grecy i Polacy lubią najbardziej. Są też nasze cienie na plaży, takiej żwirowo-kamienistej. Plaża. Mój cień na plaży. Tutaj mamy dalszą część wyspy. Pojedyncze skały, o które przepięknie się rozbija woda. W Grecji, gdzie Ada i Rafał się smaży. Zagadka dla spostrzegawczych. O, teraz się rusza. Gdzie jest kot? A zobaczcie, jakie tu są rozrywki, drodzy Państwo. Nie gry na komputerze, tylko układanie kamieni, tak żeby nie spadły. Proszę bardzo. Pięknie. Pięknie, relaksujące zajęcie. I tu robimy zdjątka przy kamieniach, że to niby my ułożyliśmy. Piękne dwa cienie. No, ej! Nie dmuchamy, halo! Chciałem porobić zdjęcia Adzie w bikini, ale wyskoczył error na aparacie, on nawet tego nie wytrzyma, co dopiero ja. No, także tego, taka sytuacja. Drodzy Państwo, ja tylko chciałem Wam pokazać, że te układane kamienie to nie jest tylko jakiś jednorazowy wybryk, ale tego jest tu dużo i dużo osób układa to w ramach rozrywki. Tu jest zamki z piasku, a tutaj się układa budowlę. A też jest w zamek.
Tu też jest zamek, a tu jest zamek prawdziwy z kamieni. Opuszczamy Zarajską plażę i zobaczyliśmy jeszcze, że ten bar... Mega fajny pomysł. Bar przerobiony. W łódce, w starej łódce. Czad. No to teraz nasze cienie i my muszą się wdrapać na górę, wsiąść na motocykl i zatankować. Bo za chwilę oddajemy nasze Suzuki i właśnie wypożyczyliśmy w pełni zatankowany i też trzeba oddać z pełnym bakiem. Co to jest? Skrzyżowanie łabędzia? Kogutem i pelikanem. Chyba tak. Serio, jak łabędzie. Ale dzioby mają inne. Jo! Siema! Mieszkańcy tej planety. O. No właśnie. Co ten kaczo coś chce od nas? Ej, on nie wiem, czy on nas nie przygarnie. Nie mam nic dla ciebie. Ja się chciałam tylko poznać. Ada, chodź. Dziwi ci, kretyńczycy. No to już taki pożegnalny kadr. I idziemy. Tym razem chyba już nic nas nie zawróci. Chociaż nie wiem, co zobaczymy. Krajobraz tutaj jest niesamowity. Te góry w ogóle takie naprawdę monumentalne wszędzie. Niesamowity właśnie. Jak mieszkaliśmy w Trójmieście, no to takie porównanie do Klifu Orłowskiego. No to tutaj tak normalka, że przyjeżdżasz obok. Tu nie ma porównania. Takich kilku klifów, albo jeden na drugim, albo no. Albo trzy razy wyższy niż Orłowski, albo pięć. Tak. Wdrapaliśmy się na górę. Jest też motocykl, zaraz śmigamy. Ja już w ogóle zapomniałam o tym, że to może być dla kogokolwiek jeszcze dziwne, ale pani mnie tak zapytała przy oddawaniu motocykla. O! Czy jesteśmy motylami? Oddaliśmy już nasze Suzuki, Faustorm, tak. Jak tam. No, pani kierowca sprawdziła, czy wszystko jest okej. Okay, wszystko jest okej. Okay. Do pełna był zatankowany, także wszystko jest idolo, perfecto. I dzięki niemu naprawdę dostaliśmy się w tak odległe miejsca, że jesteśmy zadumni, zadowoleni i świetny pomysł. Tak. I świetne trasy motocyklowe. Tak, jak na taki krótki czas, to naprawdę sporo udało się zwiedzić. Zostawiliśmy rzeczy, umyliśmy rączki i pędzimy prosto na kolację. Naprawdę powiem wam, że ten tryb życia nam bardzo, bardzo odpowiada. Uważaj, szkoda. Dzięki. Jakieś mięsko. Dobre rzeczy. To jest dobre rzeczy. To chce dużo. No
i pięknie. Na początek dwa talerzyki, a później deser. Znaczy po dwa talerzyki. Tak. Tak właśnie. I w momencie, kiedy wasz żołądek rozciąga się do granic możliwości, to granic możliwości? Granic możliwości? Już mi do mózgu dochodzi jedzonko chyba. Uciska. To czas na słodkości. Jeśli chodzi o hotelowe śniadanka i kolacje, to było mnóstwo greckich różności, oliwek, oliwy i wszystkiego, w ogóle wszystkiego. Kto nigdy nie kupił śniadań albo kolacji, albo inkluzji w zestawie i pęka z przejedzenia, nie pęka z przejedzenia, niech pierwszy rzuci kamieniem. Bo my się dotaczamy do sklepu z pamiątkami. Chciałam podkreślić, czego ty najwięcej zjadłeś na tych wszystkich posiłkach. No oczywiście ziemniaczków pysznych. Greckich? Polskich. Ziemniaków. Polskich. Polskiego. Z polskiej ziemi. Czas na pamiątki. I nasz motor. To jest nasza wypożyczalnia. To jest nasz motor. Nasze pamiątki, nasz market. Możemy wypróbować. Ekstra. No dobra, całe szczęście, że takie stragany nie są całodobowe, bo jajo tam idzie znieść. Tyle można oglądać pamiątki. Tak. Jedy raz po tych dwóch godzinach w sklepie z pamiątkami. Ej, kupowaniu godzinkę mieliśmy po kolacji. Trochę ponad. Dobra, hona drinka, potem balujemy dalej. Stragana, godzina. No, ostatni dzień w Grecji. Tak jest. Nie dotarliśmy jeszcze do pokoju. O nie, nie. Idzie jakiś drineczek i chyba kawka. No rozpieszczamy się na całego. Przynieśliśmy sobie tutaj kawkę i drineczka. To masz tequila sunrise, tak? Yes. I jeszcze chwila na leżaczku przed basenem. Już pływać niestety nie można, ale i tak już chyba byśmy zamarzali. Very good. Dobra noc. Kto nas spakuje? Teraz jest taka sprawa. Wreszcie korzystamy z uroków naszego tarasu, balkoniku. Otwieram wino ze swoją dziewczyną, tak, to nie jest olej. W sklepie z pamiątkami znaleźliśmy m.in. gwizdek. Stwierdziliśmy, że może się przydać na zajęcia syren i właśnie go przetestowaliśmy. Tak sobie gwizdzą muszelki na Krecie. No i nadszedł ten czas. Właśnie sobie odpaliliśmy grecką playlistę i zabieramy się za pakowanie.